nasze propozycje i uwagi zmierzają do tego, aby po pierwsze budować ład medialny, w którym polityka jest wyraźnie oddzielona od mediów publicznych. Media powinny być politycznie niezależne od rządzących. Żeby tak się stało, potrzebne jest stabilne, niezależne finansowanie. Przedstawiamy trochę inne propozycje niż te, które są w projekcie Platformy Obywatelskiej, ale takie, które właśnie gwarantują stabilne finansowanie. Po drugie, chcemy, żeby ta ustawa zawierała reguły gwarantujące wysoki standard programowy. Sądzimy, że w sprawach ustrojowych, w sprawach dotyczących mediów publicznych, które powinny być ponad partyjnymi podziałami, to porozumienie jest możliwe. Przekazaliśmy ten projekt dzisiaj wspólnie z Grzegorzem Napieralskim, przewodniczącemu klubu Platforma Obywatelska Zbigniewowi Chlebowskiemu i przewodniczącemu klubu PSL Stanisławowi Żelichowskiemu. Oczekujemy na ich reakcję po zapoznaniu się z tymi uwagami. Uważamy, że sensowne byłoby powołanie już roboczego zespołu złożonego z członków Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu, już bez całego sztafarza ekspertów, doradców, lobbystów, bo to przecież też się często zdarzało, którzy mogą skonstruować ostateczny kształt ustawy i wspólnie go zgłosić do laski marszałkowskiej. Dziękuję bardzo i zapraszam do pytań może w pierwszej kolejności w temacie konferencji. Bardzo proszę, Radio SK. Radio SK. Ja chciałam zapytać o te różnice w poglądach między SLD a Platformą Obywatelską, czyli o te szczegóły owego projektu Platformy, ponieważ Platforma, to usłyszałam taki głos niespełna godzinę temu, obawia się, że no trudno będzie znaleźć to porozumienie, bo podobno te różnice są jednak spore. Wie pani, my się z Grzegorzem nie damy nabrać na to, żeby budować ostateczny kształt tej ustawy na konferencjach prasowych. Pani powie, że coś słyszała, my w związku z tym ruszymy za chwilę tutaj do boju i zbudujemy barierę, która po kilku dniach może być barierą nie do przejścia i naprawdę utrudniającą. Jak każdego dnia oglądamy media publiczne, zwłaszcza telewizję, no to widzimy, że zmiany są konieczne. W związku z tym my chcemy, żeby zmiany nastąpiły, a nie chcemy doprowadzić do sytuacji, że konferencjami prasowymi zablokujemy taką możliwość. Ta konferencja jest tylko informacyjną konferencją, że jest katalog naszych sugestii i propozycji. Są to propozycje absolutnie merytoryczne, niepolityczne, złożone na ręce dwóch przewodniczących klubów parlamentarnych, idące w kierunku filozofii myślenia, którą my prezentowaliśmy przez cały rok dyskusji o mediach publicznych, ale nie tylko, również wcześniej. To było również zapisane w naszym programie wyborczym, ale trzymamy się tego, ale filozofia, którą zaprezentowała Platforma Obywatelska w ustawie, naprawdę wiele się nie różni. My tak naprawdę doprecyzowaliśmy niektóre zapisy, które uważamy za zgodne z naszym programem wyborczym. I ostatnia uwaga. Otóż jeśli rzeczywiście pani słyszała taki komentarz, to my odpowiadamy w ten sposób. Myśmy tak budowali nasze propozycje, żeby one w najmniejszym chociażby stopniu nie mogły podlegać zaskarżeniu konstytucyjnemu, zaskarżeniu do Trybunału Konstytucyjnego, dlatego że niestety w tej sprawie dorobek Trybunału Konstytucyjnego jest spory, a także różne wykładnie Sądu Najwyższego również, które ograniczają pole manewru w niektórych obszarach, a jesteśmy przekonani, że prezydent z każdej możliwości, która by oznaczała możliwość wydłużenia w czasie doprowadzenia do przyjęcia tej ustawy, wykorzysta. Jeśli będzie miał pretekst w postaci ewentualnego zarzutu konstytucyjnego, to z pewnością w Trybunale Konstytucyjnym ta ustawa się znajdzie. W związku z tym sugerowaliśmy dzisiaj w rozmowie panu przewodniczącemu Chlebowskiemu, żeby również na nasze propozycje patrzył z tego punktu widzenia ochrony przed zarzutem o niekonstytucyjność. To ja zapytam w takim razie inaczej. Kilka dni temu przewodniczący Napieralski powiedział mi, że jest pewien zapis
zapis w tym projekcie, na który SLD absolutnie się nie godzi. To jest łączenie Polskiego Radia i Telewizji Publicznej w spółki regionalne. Mówimy o tych 16 ośrodkach. 17 radiowych i 16 telewizyjnych. W których miałyby powstać jedna, pojedyncze spółki łączące i radio, i telewizja. Platforma się przy tym zapisie upiera. Czy państwo jesteście skłonni ustąpić? Mówiliśmy to wielokrotnie, tłumaczyliśmy partnerom w tej rozmowie i PSL-owi, i Platformie Obywatelskiej. Otóż nie widzimy przesłanek ani ekonomicznych, ani organizacyjnych do połączenia radia i telewizji w jedną spółkę. Widzimy w tym więcej problemów i więcej konfliktów lokalne, które mogłyby się pojawić właśnie w tych mediach publicznych. Radio jest skonstruowane, pani redaktor, jak pani sami dokładnie wie, całkowicie inaczej. W swoim przekazie informacji telewizja całkowicie inaczej operuje obrazem i dźwiękiem. Radio tylko operuje dźwiękiem. Gdyby też tak było możliwe, że można by było budować jedną spółkę telewizyjno-radiową, na pewno taka spółka też prywatna by w Polsce powstała. Jednak to są oddzielne. Nie ma, jeszcze raz powiadam, dwóch najważniejszych elementów. Nie widać w tym elementów i przesłanki finansowej i nie widać przesłanki organizacyjnej, co by wzmocniło misję mediów publicznych w regionach. Naszym zdaniem trzeba oczywiście poprawić strukturę organizacyjną, zarządzanie ośrodków regionalnych, ich zaangażowanie w sprawy lokalne. To jest bardzo istotne. Natomiast myślę, ta zmiana organizacyjna, i to mam nadzieję w toku prac komisji czy zespołu roboczego wyjaśnimy, i eksperci, którzy będą zapraszani na komisję przez samą komisję, na pewno potwierdzą to, że to nie jest rzecz, o którą warto kruszyć kopię, a warto właśnie tak, aby to funkcjonowało dobrze i sprawnie zarządzane. Jesteśmy przekonani, że posłowie Platformy w regionach już zostali wyedukowani, że ta zmiana, która nastąpiła w 1994 roku, była zmianą słuszną i dobrą. Ona właśnie rozłączała telewizję od radia i dzisiaj powrót do tego stanu nie służyłby mediom.